Elo mordo, ja jestem Rembol i witajcie w kolejnym odcinku, w którym to wraz z Carterem zamienimy się w prawdziwych poszukiwaczy skarbów. Mamy przygotowaną mapę wraz z challenge'ami, która doprowadzi nas do prawdziwego skarbu. Jestem ciekawy, co w tym skarbie będzie. Może jakiś hajsik, może kurczę... Może jakiś prezent dla nas. Jestem ciekawy, co nam Kuba przygotował. Zostawcie łapę pod tym odcinkiem, jeśli chcecie więcej takich filmików i oczywiście subskrypcję na kanale, aby być na bieżąco. A my lecimy. Jesteśmy właśnie w drodze do pierwszego punktu na mapie. Carter, pokaż mapę. Jak widzicie, punkty mamy rozłożone po całej Bydgoszczy. Dobra, tu mamy pierwszy punkt. Pierwszy punkt, plac zabaw przy kanale, czyli jesteśmy tak gdzieś 100 metrów. Czaj, zobaczę, czy to jest pierwszy w ogóle. Bo... No dobra, jest pierwszy punkt. Ty, na placyku są dzieci. Gdzie? Tam. Nie! Znaczy tak. Ponoć worki są czerwone, w kolorze czerwonym. I są podpisane numerami. Widzieliście tutaj czerwoną torebkę może? Nie. Nie ma czerwonej torebki? To znajdziemy. Potrzebujemy jej do zadania. Może w tej rurze? Nie, to jest... O, co to jest? Pierwsza torba. Pokaż, jak to wygląda. Co to jeden, jest? Number one. Ej, duże to jest. No już jestem ciekawy, mamy tutaj dwie koperty ogólnie. Kokoszka, smakoszka. Nasz Rafik, z czyń honory, pierwsza koperta dla ciebie. Witajcie w pierwszym punkcie rozpoczynającym mapę skarbu. Będę 2 godziny czytał. Dobra, musicie postępować zgodnie z regulaminem i instrukcjami, aby przejść do kolejnych punktów na mapie i zdobyć skarb na samym końcu. Druga koperta. Musicie dostać się do Doliny 5 Stawów. Ale by tego dokonać, najpierw musicie wypełnić rozgrzewkowe zadania. Odszukajcie miejsca numer 2 na mapie skarbu. Dobra, to drugi punkt. No to pewnie ten, co jest najbliżej, co? Dobra, mamy Dolina to, mamy stanów. To. Czaj, no dwójeczka. Trafimy. Bo mamy GPS-a w razie co. Teraz musicie zagrać w kamień, papier i nożyce. Carter, będziesz za trasą samochodem, a ty, Rembol, za trasą rowerem. No, czyli w sumie. A czemu oni za mnie decydują? Po rozstrzygnięciu tej walki weźcie dołączone do zestawu rymowanki. Wybierzcie dowolny hip podkład. Co? Muzyczny i niech każdy z was nawinie po jednej zwrotce do tego podkładu z wykorzystaniem tylko tych rymowanek. 3, 4. Ej, w sumie dobrze, autem jedziemy. No kurczę, chciałbyś rowerem po całej Bydgoszczy? Do Ostromecka rowerem! Do Ostromecka rowerem! Carter, ja potrzebuję twoją czapkę, żeby wyglądać jak hip-hopowy. Yeah. Dawaj, dawaj. Teraz będzie, jo. I... Szła z targu kokoszka smakoszka, spotkała ją pewna kumoszka. Co widzę? Wątróbka, ozorek, ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kura na to, kukudak, a ja owszem, a ja tak. Co to jest? Zobacz, co to było w ogóle, ty. Jesteś gotowy? Jedziemy, nie jestem gotowy, ale trudno. Ty, ale z drugiej strony, nie to co ja. Yo. Są ludzie, paniusiu kochana. Co jajka, już jedzą od rana. Ty miałeś rapować, a nie czytać baśń. Lub weźmy makaron, czy gulasz, czy rybę szarą. A nie, czy rybę szarą. Wiesz, co jest fajne w tym telefonie, że możesz się przejrzeć normalnie. Hello. Muszę fryzurkę poprawić? O, ja mogę nagrywać. O, panie. W każdym razie wracamy po auto i lecimy do kolejnego punktu. Let's go. Mamy właśnie 6 minut drogi do naszego kolejnego miejsca, czyli 5 stawów. Dolina 5 stawów. Dolina 5 stawów, dokładnie tak. Teraz musimy znaleźć kolejne challenge. Szukajcie bez z nami. Kitu. Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Ty, no jak do wody tu dał? Czaisz? No tutaj. Dawaj, wskakuj. My go nie widzieliśmy wcześniej. Gdzie? Tam, za drzewem. Mamy to! O, ale tu jest to pokochone! Co to jest? Prezenty! Co to jest? I tam jest jakaś piłka. Po co nam woda? Woda! Chyba się będziemy musieli... Wypij wodę! Może będziemy się męczyć. Dolina 5 stawów. Gratulacje! 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 Gratuluję dotarcia do drugiego punktu, oby tak dalej, aż do samego skarbu. Poszukajcie miejsca numer 3 na mapie skarbu. Dobra, dawaj. Odblokuj telefon paluszkiem. Uuu! Nie, dobra. To pewnie tutaj. No dobra, znaleźliśmy i to jest ogólnie. No, w samym centrum miasta. O. Musicie wypić po pół litra wody, każdy w jak najszybszym czasie, plus zgnieść butelkę do jak najmniejszej postaci i wyrzucić ją do najbliższego śmietnika. Ten, kto przegra, zakłada na drogę dołączone do zestawu rajstopy i perukę. A nie. Ten, kto wygra, będzie w kasku. Wszystko na sobie musicie mieć do czwartego punktu. Chyba, że chcecie dłużej. Poczekaj, patrz co jest. Będę zakładał. Aż oplułem. Patrz co jest dalej. Przejdźcie się po parkingu najbliższego sklepu, czyli tutaj obok. No. Jak jest odbiór waszych przemień. Po 10 przysiadów. Dawaj. Jak ja tego nie wypiję, się chęcę i tutaj nie wiem, no, położę. Dobra. Start. Czy chcesz wlej tu zachłazić? No co, stary? No o co walczysz? No co ty, jak ty to tylko pijesz?
jedziesz w ogóle? Nie, nie umiem. Ziomek, już masz 16 sekund. 32 sekundy. Stary, przecież ty minutę będziesz to pił. Dawaj, 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 dawaj. Nie daj rady, jestem pełny. Jakbyś pił jakąś gazowane czy coś, to porozumiem, a... Minuta 7. Ziomek, ty zgnieć szybko. Stop. Minuta 14. Ten tu zdycha za kamerę. Nie może nawet oddechu wziąć. Ciężka ta woda, jestem ciężka była. Jestem pełny. Jestem wolny na szybkość. 3, 4. Ale ty to pewnie wyzerujesz od razu i tyle. Jak on to robi? Jak ty to wypiłeś w ogóle? No nie, no zwolnij, bo ja nie chcę chodzić w rajtuzach. No nic. Jeszcze z jakimś spokojem. No bo ty tam 2 minuty robisz. Jeszcze minutę prawie nie nadartuję. Ja. Co to jest? A ty ja. To się rozciąga. Na ciasno? Jak ja mam w to wejść? Dobra, szwagier. Wyglądasz. Ziomek pucuje berło moimi rajtuzami. Trzeba się dobrze prezentować. Ej, ale powiem ci, że taka stylowa nawet okej z tymi rajtuzami. Ale w ogóle taka w ogóle wygląda. Ej, nie jest źle, ci powiem. Te włosy denerwują. Ej, ale wygląda jak taki punk wyglądasz. Taki był regulamin. Ja nie chcę tego robić, naprawdę. Czy tam mamy iść do tych ludzi? Stary, pełna powaga. Trzeba to zrobić szybko, bezboleśnie. Jeśli tu nie będzie chociaż 15 tysięcy lajków, to ja usuwam kanał na YouTube. Heavy meta. Dwa pajace. Wiesz co, gdybym jeszcze miał okulary na twarzy, spoko. Bo nikt by nie widział mojej twarzy w zupełności. Ale teraz wszyscy widzą mój twarz jeszcze w mój jakimś bobim. To idź, rób pierwszy 10 przysiadów. 10, no. 2. 3. 4. 5. Ostatni raz. 6. Jeszcze 4. 7. 10. Na maksa. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I idziemy, ja już nie chcę się pokazywać. Spadamy stąd. Ja już mam dość po dzisiejszym. Spadamy. Teraz możecie sobie przybić piątkę, bo narobiliście łanej siary i możecie lecieć dalej do następnego zadania środkiem transportu poprzedniego. Powodzenia. Nawet piątka na mnie wyszła. No bez, znowu w życiu mi nie wyszło. Dobra, ludziska, dojeżdżamy już do Parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dostaliśmy informację, że czerwona torebka będzie gdzieś w pobliżu kościoła, bo jest to duży park i nie ukrywajmy, że troszkę byśmy tego szukali. No czekaj, no. Nie, to w tamtą stronę jest park. Wejście jest tu. Może tutaj gdzieś na drzewie znowu powiesili. Ile tu jest gołębi? Możemy o. tego szukać 2 godziny. Ile tu jest gołębi w ogóle? Ja już znalazłem. Co? Jak tam wasze stroje? No. Chyba dobrze wyglądacie, co? No świetnie wyglądamy. Odszukajcie miejsca numer 4 na mapie skarbu. Balaton Park! Ja tam chodziłem jak mały byłem. Balaton! Tam są łabądzie. Teraz musicie się przejść po całym parku imienia Kazimierza Wielkiego i pokazać ładnie, co tam jest. Wcale nie dlatego, żeby widziało was więcej ludzi. Jeszcze tu jakaś impreza ogólnie. Wybierzcie dowolne miejsce i zróbcie sobie peskit. I zróbcie sobie razem selfie, które wstawicie na IG Story. Witajcie w parku Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nie wyglądasz jak taki wielki. Tutaj mamy scenę. Coś tu się dzieje. Zobaczmy. Oczywiście. Idź, może wejdziesz na scenę potańczyć. Ja bym chciał, żebyś zatańczył, Rafał. Nie. Nie? Tego nie było tutaj. To co to jest? Mój Boże. Tutaj może sobie zdjęcie zrobimy, co? Nie, no ja nie mogę. O, festiwal, fontanna muzyki. To żeśmy trafili. No zakochańce, no. Co ja mogę powiedzieć? O, to ty wstawisz to na swoje Instastory, a ja swoje na swoje. Ale i tak jest spoko. Nie, może tu sobie zrobimy razem selfie, bo tutaj mieliśmy zrobić sobie razem selfie, a nie każdy osobno. A mamy się trzymać regulaminu. No to zrobiliśmy fejla. Przyszedł do mnie! Zrobiliśmy fejla. Daj git, kurde. Bo nie załamał się! Ale jest piękne. Tylko, że się załamałem ogólnie. Jak nami się załamałem. Nie, i teraz trzeba na ale story, fota tak. Ogólnie mega, nie? Nie, ale spoko. Fajna, fajna. Wrzucamy, no. Rafał, jak ty wyglądasz w tych rajtuskach, przepień. Nie! Dobra, wstawiamy fotę na Instagrama. Pięknie. Pięknie, cudowna. Ocalimy. Buenos Aires. A weź to bardziej rude. O, to mi się podoba. No i teraz ja. No, poszło. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już nad
balatonem. Co tam, mordo, jak się czujesz? Już 2 godziny łażąc w tym stroju. Ja wiem, że u was to jest 2 minuty na odcinku, czy mam 4. Ale u nas są naprawdę 2 godziny upokarzania się publicznie. Ole widoki, synek! Zobacz to normalnie jak nad jakimś stawem. Ej, idealnie do tego klimatu pasujesz. Nie znajdziemy tego. Ale tylko jeszcze fajnie tam grają. Ta muzyka jeszcze mnie rozprasza. Ty! Co tu? Ty. Co? To miało być łatwe, to To miało być łatwe, ty! Yeah! Bierę go! Zgadnij, kotku, co mam w środku? Ty, nie uwierzysz, co tu jest w ogóle? Nie, znowu mamy pić wodę! Zadanie numer 4, park przy balatonie. Po tym zadaniu możecie zdjąć wasze stroje i ubrać się. Jest! Kurde, w końcu! Końcu! Odszukajcie numer 5 na mapie skarbu. Nie gadaj, że do Ostromęcka. Teraz do Ostromęcka lecimy! Ja pierdziu! No tak! Panie! Jest, piąteczka! Bez kitu. W zestawie macie baloniki i sprzęt do napełniania ich wodą. Musicie zrobić w 2 minuty jak największą ilość balonów z wodą. Przegrany z najmniejszą ilością zrobionych baloników staje w odległości 6 metrów od wygranego, który będzie rzucał wszystkimi zrobionymi balonikami w przegranego. Przegrany musi jeszcze sam rozbić sobie ostatni balonik na głowie! To taki patent! Jak nie leci? Leci, leci, nie, leci, leci! 2 minuty masz. Umiesz wiązać balony? Nie. Ty, no to wolno leci jak nie wiem co! Takim balonem mam... Dawaj, dawaj, nie gadaj, 2 minuty ja masz. Pompuj, bo jak przegrasz, to ja będę w ciebie rzucał. Dawaj, dawaj, zabijaj, zdążysz jeszcze trzeciego. A specjalnie rok temu nauczyłem się wiązać balony. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jeden ma dziurę. Haha, jeden ma dziurę. Odejmujemy, czyli masz 1,5 balona. Nie, bo pół tego i pół tego, to 2. No dobra, 2 masz. No i Rafał, 3, 4, start, poszło, poszedł czas. Zobaczcie tylko jak zaczą. W jaki sposób on to robi, te baloniki. Muszę to wygrać, chociaż coś. Chociaż coś, 42 sekundy. Co, jednego balona będę robił? Jest. Nie, zawiązał jednego, wystarczy, że jeszcze 2 zrobi. Nie. What? Jeden! On nie zdąży tego drugiego zrobić! 6, 5, no nie! 4, 3, 2, stop! Dobra, Rafał, co? Jest remis, mamy problem! Nie wiem, co się stało, ty masz dużego i no, małego. A ja mam średni i średni. To wychodzi na to samo. Duży i mały. A ten to jest. Ty, po czasie. To są średnie? Jak to jest mały? Przecież mój jest większy od twojego. Wygrałem! Nie! No nie! Dobra, jestem o 6 metrów oddalony od Rafała. Znowu przegrałem. Powiem wam, że będzie mi ciężko, bo jedną ręką trzymam kamerę, a drugą będę rzucał, więc nie wiem, czy trafię, ale uwaga. Yeah! Jest! Ja pewnie lewieje za mocno, a te balony są za małe! Tomek nie trafia! No nie, ciągle w lewo! Ja! Jak nie! Nie, dobrze! Nie, no nie, za małe! Jak tam twoje włosy, a raczej peruka? Czy nic nie czujesz? A, trochę na koszulę. Nic nie czujesz, cały mokry! Gilci znowu, aaa! Mokry parkour, dawaj! Chociaż jednym trafiłeś. A, super. Jesteśmy właśnie w drodze do Ostromecka, przebrani, najedzeni, zapieksę sobie jakąś tam zamówiliśmy, pojedliśmy, a teraz jedziemy właśnie do Ostromecka. Za 9 minut będziemy... Ładnie to wygląda. No to jest piękne. Jesteśmy ogólnie bliżej niż dalej końca oczywiście. No dzisiaj tyle poświęcenia, zrobienie z siebie debila w środku miasta. I bo my tak gadu, a my musimy szukać tutaj jakichś... Też znowu miało być to gdzieś przy wejściu. Bo my tylko gadamy zamiast normalnie tutaj pracować. Nie, no to czerwone to z daleka będzie widać. No nic nie ma, no. No nic tu nie widzę. Patrz jak to stąd widać. Nie wiem czy widać czy nie, ale... No jest to na pewno. Ale jest na żywo. Czerwony widać jest woreczek, tam. Woreczek, mordo. Mam nadzieję, że wszystkie balony przegranego były trafione, bo teraz skoczecie... No, wszystkie balony! Nic nie trafiłem. Czekajcie, miejsce numer 6 na mapie skarbu. Dobra, czyli szósteczka to jest. To jest. No, czyli następny raz idziemy na golfa. W tym zadaniu musicie zachować klasę, o, jak każdy człowiek. W końcu. Porobić zdjęcia, ale nie byle jakie. Najpierw zróbcie sobie po 15 pompek. Każdy. Aha, no to super. Teraz musicie wykonać szybkie 10 obrotów wokół własnej osi i od razu po tym zacząć robić to zdjęcie, które jest w punkcie niżej. Zadanie
głosowanie ze zdjęciem polega po prostu na zrobieniu najlepszego zdjęcia wybranego przez was obiektu. Macie tylko dwie próby, dwa zdjęcia na osobę, z których wybierzecie jedno swoje do prezentacji i porównania, a oceniać będą widzowie na Instagram Story. Wiadomo, wygrywa ten, co zrobił najlepsze zdjęcie i może wymyślić dowolną karę dla przegranego. Ja też już nie mam siły. Ale 15 pompek damy radę, nie? Aaa, tam. Chodzi z tą kamerą. A czekaj, jak to się patrzy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Zrobił to Bonson. Proszę na glebę. Jakie to jest ostre, jak ty na tym zrobiłeś? Ej, w sumie rzeczywiście, troszkę ostre. Ale to jest ostre. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, oddychaj, 7, 8, 9, dobrze, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zrobił to. Jak ty to na jednym wdechu żeś zrobił? Na dwóch. Witam! Widoki. Jak taki księciunio, żeś stąd wyszedł. To jest dopiero sztos. Zapraszam, więcej komarów. Więcej komarów. Dobra, czyli najpierw muszę zrobić 10 obrotów wokół własnej osi i potem zacząć robić zdjęcie. Mam nadzieję, że ten szerokokątny obraz pomoże tutaj. Myślę, że na pewno załapię całą oś. Zobacz, ile łapie kamera, a ile łapie Xiaomi. Jest różnica, co? No. Dobra, to dawaj, 10, 10 obrotów. I dawaj, fota, strzelaj. Uwaga, uwaga, zobaczmy. Ty chłopie, ty coś pijesz? Zrobił. Co się stało? Poziomie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Jak nic nie widziałem? No właśnie, że ja nic nie widziałem. Ale nie w tą stronę, w poziomie. W poziomie? No. Nie, powiem, że lepiej. Naprawdę mocne, ty. Lepiej ci poszło niż mnie, bo ja glebę zaliczyłem. Na siódeczek, które lepsze? 1, 2. Stawiamy. Zdjęcie Cartera. I moje zdjęcie. O nie, no twoje wygra. Yeah! Oj, Rafał, wymyślam ci zadanie. Znowu przegrałem. Uwaga, moim zadaniem jest to, abyś stanął na rękach. Co? Dobra, teraz challenge karny, którego dostałem od Rembola, ponieważ no przegrałem zadanie. Podejście numer 1. Ja się tu zabiję w końcu. Udało się za pierwszym razem. Podejście pierwsze. Jesteśmy już po 8 godzinach nagrywek i dotarliśmy właśnie do Myślęcinka. Teraz się kierujemy na pole golfowe, bo tam czeka na nas kolejne zadanie. No zobacz. Ty, takie zadanie byśmy mogli, no właśnie, przejeść się na koniu challenge. Prowadź bryczkę. To no. Jest to pole golfowe? Wiesz co, tam nie, tam jest chyba dla... Ładnie tu. No, bardzo ładnie. Odpaliłem kamerę. Bo idziemy sobie, idziemy. A tutaj nawet nie trzeba było szukać, bo widać już z daleka. Z daleka. Dobrze zrobił. Dobrze, bardzo. Bo tutaj dobrze. Za bardzo nie ma gdzie tego ukryć. Sama koperta, niebieska. Nic nie ma w środku. Uwaga. Do skarbu dzielą was już tylko dwa ostatnie zadania, łącznie z tym. To zadanie jest bardzo, ale to bardzo ważne, więc skupcie się. Odszukajcie miejsca na masie najpierw skarbu, to wszystko już wiemy. Wiemy, gdzie jest siódemka. Musicie stoczyć ostatni decydujący pojedynek między sobą. Zagrajcie w minigolfa. Tak jak myślałem. Wygrany jest upoważniony do otwarcia skarbu. Dobra, jesteśmy na minigolfie. Mamy już dwa kije, Rafał, twój kijaszek. No i zobaczymy, kto się lepiej spisze. Dawaj, zaczynaj. Postawa golfiarza. Co on tu zrobi teraz? Kloca zaraz. Ajajaj! Ty zobacz, co? Co? Co ty zrobiłeś? Ja i ten mi mówi, że on nie ten, że on nie umie grać. No przysięgam, drugi raz w golfa gram, w mini w golfa. Teraz twoja kolej, Rafał. Dasz radę. Jak to? Co to mam? Wiesz co, ja się na tym nie znam. Naprawdę, drugi raz, no, coś takiego. Rafał z wyczuciem, nie na siłę, co to mamy? Jak ja nie, skąd ja mam wyczucie wziąć? Trafiłem, tylko że nie ten dołek. Ty jesteś agent. Druga próba, drugie podejście, postawa. O, już lepiej. Patrz, już do połowy doszedłeś. Ty zobacz, 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 zobacz. Ajajaj. Pięknie, za trzecim razem. Zapisuj te wyniki. Za drugim. Ten pierwszy się nie liczył, bo ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Jesteśmy na drugim torze. Dokładnie tak, drugi tor, drugie uderzenie. Dobra, dawaj. Ty. Nie rozmawiam z nim.
Ja nie gram z tobą w nic, ja w ogóle nawet już tego skarbu nie chcę, idź sobie, weź go tam. Dasz radę, Carter, musisz trochę wiary w siebie. No, patrzysz na ciebie, to już nie mam żadnej wiary. To wygląda, jakbyś próbował trafić w piłkę. O, ty, patrz, zrobi to. Da radę. Ja, no. Ale bliziutko. Ale drugi raz blisko. Ale patrz, stary, idzie ci coraz lepiej, już za drugim razem. Ten ma tu dwie jedynki na dzień dobry, kurde. Świr. Ajajajajajaj. Gramy do trzech rund, bo jest zachód słońca, a musimy przecież znaleźć skarb. Musimy jeszcze znaleźć skarb. No to w tym chodzi, w ogóle. A nie, czy kto więcej dziurek zaliczy dzisiaj w golfie. Tego nie było. Kto mniej zaliczy dziurek w golfie. A, już wie. Oj. Dobra, ale już jest bliżej niż dalej. Pokaż, że potrafisz. To jest ciężka pozycja, to jest fakt. Yes! Wiatr wieje mocno, nie wiadomo czy się uda. Ale wszystkie prawie za drugim razem, oprócz tego pierwszego, gdzie wysadziłem w kosmos tą pierwszą piłę. Ale też fakt jest taki, że może ja otwieram skarb, ale i tak się dzielimy na pół tym skarbem. No właśnie. Nie ma tutaj czym się załamywać. Golfik zaliczony. Ostatnie zadanie prawdopodobnie. The last one. Jesteśmy już prawie u celu. Pokaż tutaj na mapie, gdzie jesteśmy dokładnie. No, za chwilę będziemy prawdopodobnie. Bo już tutaj bliziutko Jezu, mamy. Jak to szybko działa. No, o, ale, ale pieszo stąd tu kawałek był. No to co, idziemy niedaleko do skarbu. No. Tu jest ogólnie pięknie. Zobaczcie, te piękne skałki. Nieraz tutaj byłem, więc troszkę znam ten teren. Szłagier, rozglądaj się. Jo, już bym się rozglądał. No, już się robi coraz ciemniej. 10 godzin praktycznie za chwilę pyknie. Halo, bobry. Ja, bobry, ty. Tam nie ma bobrów, ale tu jest. Yes! Znaleźli ostatni challenge. Siódma stacja, ostatnia stacja. Uigami na koniec, ty. Hurra! Zadaję siódme, skarb. Hurra! Udało wam się tu dotrzeć. W zestawie macie origami ze zwierzątkami dodatki, złóżcie je najlepiej jak potraficie. Teraz patrzcie na nie przez 15 sekund bez mrugania i zapamiętajcie co? Zapamiętajcie dobrze. Jeżeli już złożycie, to dajcie znać telefonicznie i powiem wam ostatnią wskazówkę prowadzącą do samego skarbu. Okej, telefon dryn. Gdy już znajdziecie skarb, zróbcie sobie razem zdjęcie ze skarbem i jego zawartością. No dobra, to lecimy. Myślę, że to będzie łatwe. Powiem wam tak, nigdy takich rzeczy nie robiłem, ale widzę gdzieś on zdjęcia, więc tym bardziej, że to jest dla dzieci, więc przypał jakbym tego nie złożył. Są gwiazdki, gdzie to się powinno złączyć i tyle jest spoko. Złożymy jedno, bo za chwilę będzie ciemno i nic już nie nagramy. Ja nie potrafię takich rzeczy robić. Możecie napisać w komentarzu, jak wam się podoba. Ty, wiecie co, ja chcę po prostu być oryginalny. Gdybym złożył tak, jak jest na obrazku, to nie czułbym satysfakcji. Tam by nie było to samo. Weź go tak z daleka, żeby nie było widać tych wszystkich mankamentów. Zobaczymy, kto wygra. Ja kontra on. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć. 10, 11, 12, 13, 14, 15. I co? Jak co? Już tak. Byłem tak skupiony. Jak było? Bo wyglądaliście naprawdę słodko razem. Telefon dryn. Już za chwilę skarb. Będzie skarb. Skarb. Jak stoicie przodem do worka z zadaniami, to za wami jest kulka i za nią jest kolejna, na której szczycie jest skarb. Dobra. Idziemy po skarb! Idziemy po skarb! Dawaj, szybko! Worek był w tym miejscu. Worek był tutaj? Za nami, czyli ta górka. Za nami. Za tą górką jest jeszcze jedna górka, na której to idziemy za tą górkę. Dawaj. Ta górka musi to być ta, bo tu jest... Tak, i to jest następna, dobra. Nie ma czasu. Dawaj, właź na nią, właź. Na szczycie górki. Idę za tobą, szukaj. Co? Zwycięstwo! Jest! Rafał, zejdźmy na dół. Mamy skarb. 10 godzin szukania skarbu. Jak to zabiegło? Ty, jak ja stąd ci powiem, że wejść łatwiej mi było. Jesteś na to gotowi? Bo ja czekałem na to tyle godzin. Uwaga, koperta w środku, ile hajsu! Sztuczny hajs dostał. Nie! Sztuczny hajs. Gratulacje! Oto wasz skarb, teraz musicie przebrać się w ten oto cudowny prezent. Zrobić sobie wspólne zdjęcie na pamiątkę i oprawić się ładnie w ramkę. Ta pamiątka będzie wam przypominać o tym wszystkim, co przechodziliście razem i z jakim poświęceniem to robicie. Lecz pamiętajcie, że najważniejsza jest przyjaźń i dobra współpraca, bo bez tego byście pewnie tu nie dotarli. No nie! Ale ładnie to napisał, co? No dobra. Koteczka Carter. Dali mi radę. Jest, czekaj, zobacz co to jest. Co to jest w ogóle? Dresy jakieś. Będziemy dresami. Ja nie wierzę. Dobra, dawaj, ubieramy. Dawaj, dobra. Dresik, fotę robimy. Zobacz, jak się w ogóle prezentujemy. Idzie dresik. Za chwilę leci fota.
ty te okulary, jak ty w nich wyglądasz? Jaka fota! Dawaj, to pokaż. Ja, fota zarąbista, tylko jakbyś nie zamazał parubu. A to trzeba machnąć, nie? Ręką. No. O, idzie. Teraz to w ramkę trzeba wpakować. Teraz to w ramkę wpakujemy. Dobra mordaczki, dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Naprawdę było dużo poświęcenia, dużo potu, ale udało się znaleźć skarb. Dzięki temu mamy się teraz w czym wozić. Dokładnie tak. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę, a będzie takich więcej. Poza tym możecie zostawić subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco. I dziękujemy wam jeszcze raz bardzo serdecznie. See you, nara. Bless.